Wyjazd do Szwajcarii wisiał na liście rzeczy do zrobienia tak naprawdę od początku sezonu. No i dojechali. Okazało się, że to był jeden z ostatnich momentów, żeby pojechać i nie mieć problemów na granicach, no i pojeździć w fajnym śniegu. Ale zajebałem fajnie. Dobrze to wygląda. Po pierwszym skręcie już nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje. A je. Jadę. W Lux był taki warun, że większość ujęć z GoPro wygląda tak. W Engelbergu trafiliśmy na prawie idealną pogodę i śnieg. No i ekipę, która też przyjechała na warun. Enjoy! Enjoy! Niestety okazało się, że pod śniegiem mogą kryć się niespodzianki w postaci kamieni. I na taki właśnie kamień najechał. Shit. Czy cała jesteś? No a potem na Dorotę. A to nie jest ta dziura tutaj po was? Na szczęście nikt nie został poważnie uszkodzony, a ja musiałem po prostu wychillować dwa dni i poczekać, aż kolano dojdzie do siebie. Oczywiście były pewne plusy całej sytuacji, bo dzięki temu, że musiałem chwilę odpocząć od poważniejszej jazdy, to udało się zebrać sporo materiału na film. Plan na cały wyjazd był taki, że jeździmy ile się da, pakujemy sprzęt, jemy i jedziemy szukać śniegu dalej. I tak trafiliśmy do czterech dolin, gdzie warun nie był idealny, ale odbywał się tam finał Freeride World Tour. Niestety na start z Uzewitych spóźniliśmy się jakieś 5 minut i oglądaliśmy go z gondolki. Tak, ja jadę drugi czy trzeci? Ja nie jadę. O dwa.